Witam. W kolejnym mapie horror na moim kanale i tak mówiłem, że nie nagram już nigdy więcej żadnej mapy horror w Minecrafcie, no ale ponieważ no, tytuł nazywa się Noc w lesie, no i tak jakoś mnie to tak wciągnęło, no więc postanowiłem, że sobie nagram. Okej. Okay. Uwaga. W domku letniskowym do znalezienia jest 9 notatek, które są ważne dla fabuły oraz warto je odczytać chronologicznie. No dobrze. To jeszcze sobie ustawienie tutaj zobaczymy. Tak. Chmury wyłączone, minimum 10 czanków. Wszystkie dźwięki 100%, muzyka wyłączona, jasność tak albo tak. Muzykę i dźwięk. No wszystko by być ok, więc możemy sobie fabułę tutaj. Wraz ze swoim przyjacielem Arturem postanowiłeś spędzić noc w domku letniskowym umieszczonym w środku lasu, z dala od cywilizacji. Wszystko układa się po twojej myśli. Lecz po jakimś czasie dowiadujesz się o strasznej prawdy o tym miejscu. No, widać, że to będzie horror. I zobacz, zdecydowanie jest to mapa twórców Postać ze snu, to widać. I po tych napisach początkowych i po menu gry w sumie. Znaczy po menu mapy. Jakkolwiek to się nazywa, dobra. Podążaj wzdłuż ścieżki. No dobrze, no to idziemy wzdłuż ścieżki. Ktoś dzwoni. Ktoś do ciebie dzwoni, pewnie Artur. No dobra, to odbieramy połączenie. Ty? Aha, halo? No siema, brachu. Kiedy będziesz na miejscu? Właściwie to już jestem. Okej. Okay. Znaczy, no to świetnie, bo akurat otwieram piwo na powitanie. Ej, poczekaj, bo słyszę jakiś odgłos. Pójdę to sprawdzić. Może lepiej poczekaj na mnie razem i razem to sprawdzimy. Halo? Słyszysz mnie? No tak, bateria w telefonie padła. No cóż, i tak zaraz będę na miejscu. No dobra, to chyba idziemy dalej. Niepokoi mnie tylko ta sprawa, co się mogło stać teraz z Arturem. No ja bym chyba nie chciał tak wejść. Sobie tak pójść akurat. Jest nasz piękny domek letniskowy. Nie wiem, czy taki piękny. Wejdę do domku letniskowego, znajdź Artura. Dobra, to wchodzimy do chałupy. Teraz znaleźć Artura, o. Dodatka numer 1. No, to dobra. Czytamy. Dzisiaj wraz z Hendrym wzięliśmy ślub. Urządziliśmy skromne przyjęcie wraz z przyjściem nocy. Henry zabrał mnie w tajemnicze miejsce, które zbudował dla niego jego ojciec. Gdy dojechaliśmy, Henry zaprowadził mnie do pięknego domu, znajdującego się w samym środku lasu. O, to dokładnie jak nasz domek letniskowy. No dobra, rozejrzyjmy się tutaj. No, chyba nic więcej nie ma na tym piętrze. Znaczy coś... jest tutaj. Ja sobie zerknijmy, bo mi taką może być wiatę. No dobra, to nic nie ma. Pokój numer 2. Tatka numer 4, a to nie będziemy. Tatka numer 5, a to też nie będziemy tego czytać, bo tam było, że chronologicznie najlepiej, więc pokój numer 1. I tu jest skrzynka i to jest notatka numer 2. I notatka numer 3. Także czytamy notatkę numer 2. Ten domek miał coś w sobie, co spodobało mi się od razu, gdy go ujrzałam. Był niesamowity. Wraz z Henrym postanowiliśmy zamieszkać w nim bez zbędnej dyskusji i spędzić w tym miejscu całe nasze życie do końca naszych dni. Okej. Okay. Dzisiaj mija tydzień, odkąd z Henrym jesteśmy małżeństwem i mieszkamy w tym domu. Bez dwóch zdań jest to najlepszy tydzień mojego życia i chciałabym, aby tak jak jest teraz było już zawsze. No cóż, chyba się nie udało. No, no dobra, idziemy po kolejne notatki. Kolejne notatki, które mamy w tym pokoju. Tu mamy notatkę numer 4. Notatkę numer 5, jest tych notatek 9, z tego co pamiętam. 10 dni po naszym ślubie wszystko zaczęło się sypać przez jedną wiadomość, która wszystko zmieniła. Nasz przyjaciel poinformował nas o wypadku samochodowym, w którym zginęli rodzice mojego męża Henry'ego. Nie mógł tego znieść. Zaczął rzucać talerzami, wybił okno,
oraz zaczął mnie obrażać i obwiniać za ten wypadek. No tak. Od kilku dni nie powiedzieliśmy do siebie ani jednego słowa. Henry ciągle wychodzi na całe dnie do swojej szopy, która znajduje się za domem i wypadł w uzależnienie od alkoholu. Ilość pustych pudelek po piwach, które wypił w przeciągu tych dni, robi wrażenie. No cóż. Tak bywa. Generalnie no, strata rodziców nie jest raczej niczym fajnym ani łatwym. Mamy jeszcze piętro. Czy na tym piętrze, poza tryliardem pajęczyn, chyba dawno nikt tutaj nie sprzątał. No też mi się tak wydaje. Ale co nasz Artur mógłby tutaj robić na przykład? Tej skrzynki nie otworzymy. Ale tam jest skrzynka, którą teoretycznie otworzymy, więc sobie zerkniemy, to może być kolejna notatka. Notatka numer 7. To jeszcze jedno musimy gdzieś znaleźć. Może był to jakiś potwór, którego nie zauważyłem, bo byłem odwrócony. No trudno. Nie wiem, czy wejście tutaj jest dobrym pomysłem. Też nie wiem. Czy jest gdzieś notatka numer 6? Co to za dźwięki? Ech. Ja znalazłem tylko jednej notatki, ale nie wiem, czy chce mi się po nią wracać. No dobra, chyba nie mam wyboru, więc musimy wrócić po notatkę numer 6. Gdzie mogą być notatki? Sprawdziliśmy to. No tutaj już nic nie ma. Wydaje mi się, że tutaj już nic nie ma. Wszystko moim zdaniem tutaj było już przeszukane. Może tutaj jednak jest jakieś notatki na przykład poukrywane. Nie, nie ma żadnych notatek poukrywanych. Więc idziemy jeszcze raz na górę i tutaj szukamy. Czy nie ma tu jakiejś innej skrzynki ukrytej? Ja nie cierpię tych pajęczyn. Jeszcze ich się niszczyć nie da i... Co nie wiem, to może być ta notatka numer 6, ona gdzieś na dworze jest. Nie wydaje mi się, bo... 5 i nagle 7 znalazłem. Tu była ta 7 notatka. Tam jest jakaś skrzynka. A to być może tutaj jest notatka numer 6. Tak jest, notatka numer 6. Dzisiaj, gdy chciałam z nim porozmawiać, odszedł ode mnie bez słowa, a ja postanowiłem nie odpuszczać i gdy stał na schodach, złapałem go za rękę. Henry spojrzał na mnie wzrokiem, jakbym to ja zabiła mu rodziców i po chwili popchnął mnie. Przez co spadłem wprost na sam dół schodów. O, fantastycznie. Zaczynam się go bać. Przez ten upadek mam mocno obitą rękę oraz plecy. Nie wiem, co mam zrobić i nie chcę już z tym człowiekiem... Nie chcę być z tym człowiekiem. W dodatku, gdy dzisiaj popatrzyłam przez okno, zobaczyłam, jak Henry się okalecza. Ten gość jest nienormalny. To bardzo nienormalny. Dobra, mamy 7 notatek. A ich niby miało być jakieś 9 czy coś. Te notatki mają być ważne w obu. Niby fajny pomysł, ale... trochę to czasu zajmie mi tutaj znalezienie tych wszystkich notatek. Mam nadzieję, że to jednak wszystkie, nie, że jest jeszcze ileś ich. No dobra. Teoretycznie to wszystko już powinno być, więc idziemy. Się w drzwiach zablokowałem. Zaraz to też nie będzie jakiś porąbany dźwięk. Ale na niego nie zwracam uwagi. No bo już go słyszałem, coś już... Nie będę kupał.
A jednak nie będzie tego dźwięku. Ten guzik nie działa, no czemu nie, prawda? Klatka numer 8. Betty. Dzisiaj z rana postanowiłam spojrzeć na niego okaleczoną twarz i powiedziałam mu, że chcę stąd wyjechać, po czym tak się wkurzył, że miałam ochotę uciec z tego miejsca jak najszybciej. Złapał mnie przeraźliwie mocno za rękę i uderzył prosto w twarz. Ojej. O rany, Julek. Ale tu są jakieś takie, powiedziałbym, przerażające rzeczy. To jest jakaś skrzynka, ale to się nie chce. O, nieważne. Jednak się chce otworzyć. Ta cała Betty miała nieźle przerąbane z tym Henrym. A co jeśli to właśnie jego widziałem za oknem? Wzdłuż szczeliny ze ścianie, okej. Rozpłakałam się w samotności, lecz ta samotność nie trwała zbyt długo. Na dworze słyszałam, jak wykrzykiwał moje imię, a gdy wychyliłam się, by go ujrzeć, zobaczyłam, co trzymał w dłoni. Był to topór, który miał na sobie wiele krwi. Szybko schowałam się w piwnicy i czekałam na rozwinięcie sytuacji, aż w końcu wszedł do domu i krzyczał, abym się pokazała. Ja natomiast siedziałam w ciemności, która mnie otaczała i czekałam, bo wiedziałam, że mnie znajdzie i wiedziałam, co mi zrobi. Spoko, nie ma co. Wszystko, która? 9 notatka, także mamy wszystkie. Przecież nie będę musiał czego szukać, ani się wracać nigdzie. Czekam, aż się zaraz wyskoczy za mną, albo przede mną jakiś jumpscare. Kościół, nawet nie wiesz, jak mnie przestraszyłeś. To ciebie widziałem za oknem. Czego tu do mnie chcesz? Targnąłeś do mojego domu, jak bezpański pies. I jeszcze nie pytasz, czego chcę? Jeszcze pytasz, czego chcę? Chcę, abyś otrzymał nauczkę. Otrzymał nauczkę. Taką, jaką otrzymał twój przyjaciel. Co mu zrobiłeś? Mów! Twój przyjaciel jest w opuszczonej kopalni. On ci powie, co mu zrobiłem. A no tak. Jak mogę zapomnieć? Przecież bez języka nic ci nie powiem. Jesteś psychopatą, przecież to jest domek letniskowy. Każdy ma prawo tu przyjechać i spędzać noc. To nie jest domek letniskowy. Twój przyjaciel tydzień temu wspinał się po górach w okolicy i znalazł ten dom, a dziś przyjechał tu wraz z tobą. Czyli ta gadka Artura o domu letniskowym to ściema? Widocznie chciał spędzić noc za darmo w samym środku lasu. A to dziadek. Zaraz, czyli to o tobie, no tak jak pisała Betty. Więc to ty jesteś Henry. O, ty masz gębę. Jesteś zbyt ciekawski, ale masz rację. A ty, jeśli chcesz się jeszcze spotkać ze swoim przyjacielem, to śpiesz się i biegnij do opuszczonej kopalni. A w którą to stronę? Dostań się do opuszczonej kopalni. No zakładam, że tędy. To jest chore, co tu się wyprawia? Nie wiem. Wszystko, jo. I zarazem nic. Czemu to jest tyle krwi, albo raczej kogo ona jest? O, tu jest wyjście. To jest ta opuszczona kopalnia. Artur, trzeba się wykosztować ten dom letniskowy, a nie... Chodzisz do jakichś dziwnych chałup i teraz masz. Chyba Artur się jeszcze trzymał. Będzie się trzymał za głowę, jak... Ty się teraz będziesz trzymał za głowę, jak go zobaczysz. To są jumpscary, to ja ich w ogóle nie widzę. Te ślady krwi nie oznaczają nic dobrego. No co ty? Serio? Wybacz, nie domyśliłem się. Tu jest jakaś skrzynka, to może zobaczę. Jest tam coś pożytecznego na przykład. Żelazny kilof. Aha, to będzie tam jakieś tam... właśnie karaty. Przedostań się na drugą stronę. Nic trudnego. Artur? To nie miało tak wyglądać. No, nie. Zdecydowanie nie.
Muszę tu uciekać, ale obiecuję, że wrócę po ciebie. Tak, wrócę i to z całą armią policjantów. No tak mi się śpieszy. Spokojnie, Henry, może porozmawiajmy. Aha, tak mówi. Aż tak ci się śpieszy. No daj, śpieszy mi się, wiesz no. Twój kolega też chciał porozmawiać, a widzisz jak skończył. Spokojnie, zadzwoń na policję i jakoś się to wyjaśni. Pójdziesz do psychologa i wszystko będzie dobrze. Myślisz, że pójście do psychologa usunie moją przeszłość mordercy? Ja już zawsze będę postrzegany jako morderca, jako potwór. Każdy powinien otrzymać drugą szansę, nawet ty. A co jeśli ja tego nie żałuję i nie będę żałował zabicia ciebie? Masz tego. Aby kontynuować, kliknij tutaj. Okej. Epilog? W sensie, to koniec? Aha, na policji jestem teraz. 7 pani płacą. Sala przesłuchań. No to... Żebym się wkopał coś? Dzień dobry, Henry. Przeprowadzić z tobą krótką rozmowę. Skąd wiedzieliście, gdzie przebywam? Znajomi dwóch turystów, których zabiłeś, zaniepokoili się i zadzwonili do nas, abyśmy sprawdzili okolice twojego domu. Ale pozwól, że ja będę zdawał pytanie, więc czemu zamordowałeś swoją własną żonę? Ojej. Nie radziłem sobie ze śmiercią moich rodziców. Po ich wypadku została mi tylko ona, a gdy chciała wyjechać, nie potrafiłem znieść myśli, że zostanę sam. Po wybuchu agresji ale żałowałem tego, dopóki nie zrozumiałem, że to nie ma sensu. Od tamtej pory postanowiłem żyć w przyszłości. W takim razie, co zrobili tobie ci dwaj turyści, których także... zabiłeś. Przypomnieli mi o przeszłości, o której chciałem zapomnieć. Nie wychodziłem do mojego domu od śmierci Betty, a gdy jeden z nich do niego wszedł, musiałem dopuścić się tego czynu. Dobrze, więc zadam ci ostatnie pytanie, Henry. Czy było warto? Tak. Nieprawda. Jak Henry jest narąbany, naprawdę. To jest cała mapa. Naprawdę, ten Henry to jest jakiś szurnięty i to niezdrowo bym powiedział. Ile komend bloków. Cóż, moi drodzy. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Czołem.